Miłośnicy cyrku, teatru, muzyki i maszynerii nie będą zawiedzeni, jeżeli 2 i 3 maja pojawią się na Placu Cyrkowym w Toruniu. Na pytanie dlaczego odpowie mój dzisiejszy gość, pani Karolina Szczepanowska z Toruńskiej Agendy Kulturalnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Karolino, spektakl plenerowy Baskuloskopia jest wyjątkowy z kilku względów. Zacznijmy od tego, kto będzie tworzył przedstawienie. 2 i 3 maja Torunianie będą mieli szansę zobaczyć już po raz kolejny wyjątkowy spektakl plenerowy. Tym razem na Placu Cyrkowym w Toruniu, a więc na Rubinkowie, Baskuloskopia. Jest to spektakl, widowisko przygotowane przez francuską grupę, która nazywa się Compagnie Pip Total. Będziemy po raz pierwszy gościć Francuzów w Polsce, także jest to premierowy spektakl pokazywany po raz pierwszy w Polsce, w Toruniu. Tym bardziej się cieszymy. Zachęcamy wszystkich, żeby zobaczyli ten widowiskowy spektakl. On będzie połączeniem sztuki cyrkowej. Będą wykorzystane w tym spektaklu, w tym przedstawieniu specjalne efekty, muzyka na żywo, fantastyczne oświetlenie i oczywiście widowiskowe akrobacje. Wybór. Czy były jakieś rekomendacje? Dlaczego akurat ta grupa, a nie inna? Po raz trzeci będziemy gościć w Toruniu francuską grupę. 2 lata temu Torunianie mieli szansę zobaczyć podczas widowiska, które nazywało się Odwołanie końca świata i rozgrywało się na Błoniach Nadwiślańskich. Spektakl przygotowany przez grupę TransExpress. Wówczas to też były podniebne ewolucje, też bardzo widowiskowy spektakl. W ubiegłym roku z kolei na Bulwarze Filadelfijskim pokazywaliśmy niezwykły spektakl En Vole Chromatique. I wówczas nad głowami widzów, na takich pneumatycznych balonach unosili się i muzycy, i aktorzy. Też była muzyka na żywo, wykonywał ją akordeonista Arnaud Metiewie. Także jesteśmy przekonani do tego, że Francuzi rzeczywiście prezentują najwyższy poziom i rzeczywiście profesjonalizm, jeżeli chodzi o organizację i przygotowanie takich dużych widowisk plenerowych. Francuzi uważani są za specjalistów, właśnie jeżeli chodzi o teatr uliczny, o widowiskowe spektakle, które rozgrywają się trochę na pograniczu teatru, sztuki cyrkowej, muzyki na żywo. Także bardzo się cieszymy, że będziemy mieli szansę pokazać Torunianom już po raz trzeci widowiskowe i wyjątkowe widowisko. A czy osoby, które miały okazję widzieć 2 poprzednie wydarzenia, tym razem zobaczą coś nowego? Czy to będzie w jakiś sposób wyjątkowe? Czy będzie szczególne? Oczywiście. Staraliśmy się nie powtarzać schematów znanych już z wcześniejszych realizacji. I tym razem na Placu Cyrkowym stanie olbrzymia metalowa konstrukcja, rodzaj arki. I ta konstrukcja, taki rodzaj maszynerii będzie ożywiana podczas spektaklu i wprawiana w ruch właśnie przez akrobatów i przez aktorów, a także muzyków. Także po raz kolejny będą widowiskowe ewolucje. Jeżeli chodzi o fabułę Baskuloskopii, to opiera się ona na takiej historii mieszkańców ocalałych, być może jakichś rozbitków ocalałych z rozpadu cywilizacji, z rozpadu świata, którzy starają się przetrwać i jakby źródłem tego przetrwania jest wprawienie tej maszynerii, tej wyjątkowej machiny, metalowego, gigantycznego łuku w ruch. Muszę przyznać, że rzeczywiście robi to wrażenie i mam nadzieję, że publiczność nie będzie zawiedziona po raz kolejny tym spektaklem. Francuzi inspirują się twórczością Leonarda da Vinci i szukają inspiracji w projektowanych przez niego różnych maszynach. Więc to będzie takie połączenie teatru, muzyki, cyrku, ale także w tym roku właśnie dojdzie ten kolejny nowy element, czyli artystyczna inspiracja maszynerią. Thank you.
A czy pani zna finał tej historii? Czy pani miała okazję widzieć ją gdzieś w innym miejscu może? Oczywiście oglądaliśmy materiały filmowe, więc absolutnie wiemy, czego możemy się spodziewać i też zawsze artyści przygotowują, mają określone wymagania techniczne, które musimy spełnić, więc naturalnie ten spektakl jest nam znany. Natomiast tak jak każde przedstawienie, jak każdy spektakl, inscenizacja, także i ten, Baskuloskopia, tutaj otwiera pole do różnorodnych interpretacji, więc myślę, że każdy z widzów, oglądając to przedstawienie, sam będzie mógł w określony sposób je odebrać i dla każdego pewnie ten koniec tej historii będzie znaczył co innego. A komu jest dedykowane wydarzenie? Czy to są osoby w określonej grupie wiekowej, czy może przyjść na przykład rodzic z dzieckiem? Spektakle plenerowe, które organizuje Toruńska Agenda Kulturalna, mają taką bardzo szeroką grupę docelową. Adresujemy nasze i spektakle plenerowe, ale także festiwale, na przykład Bella Skyway Festival, do bardzo szerokiego grona odbiorców. Także zapraszamy rodziny z dziećmi, młode osoby, wszystkich tych, którzy szukają czasami takich niekonwencjonalnych rozwiązań artystycznych. Zainteresowane są sztuką, teatrem, muzyką. Albo po prostu przyjechał do Torunia na majówkę i chcą w miły i atrakcyjny sposób spędzić wieczór. Ten spektakl pokażemy dwukrotnie, 2 i 3 maja na Placu Cyrkowym. Spektakl będzie trwał około godziny. Ciekawe, jest bezpłatny, tak? Tak, spektakl jest bezpłatny. Wszystkie nasze przedsięwzięcia mają taki charakter, dlatego że organizujemy wydarzenia właśnie otwarte, bezpłatne. Najczęściej one rozgrywane są w przestrzeni Starego Miasta. Tym razem, akurat jeżeli mówimy o Baskuloskopii, zdecydowaliśmy się wyjść poza obszar Starego Miasta i ten spektakl pokażemy na Rubinkowie. Ale większość naszych spektakli właśnie rozgrywa się, ma charakter plenerowy i rozgrywa się po prostu w przestrzeni miasta, zresztą niezwykle pięknego.